Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Dzisiaj zajmiemy się rozsiewaczem do nawozów oraz traktorem i poproszono mnie, abym nagrywał krótsze filmiki, więc teraz chciałbym wam pokazać Magikina. Nic nie mam w rękach, a teraz w rękach mam akumulatory do MTZ-a. I teraz stoję na ganku, a teraz stoję z akumulatorami przy rusku. Więc pora na ich montaż. Rusek zeżarty przez nawozy, bo on całe swoje życie nawozy sieje. Zresztą nie tylko nawozy. Dobra. Teraz, żeby to otworzyć. O! O, jest miejsce na akumulatory. Cholipka. Więc teraz muszę zobaczyć na telefonie, który był gdzie i je podłączać. Myślałem też, czy klemy nie zmieniać, bo mocno są już stare, ale dopiero je wymienię w lato. Tak będzie lepiej przed sezonem żniwnym. A teraz jeszcze spróbuję jakoś na nawozy je popodpinać. Próba włożenia pierwszego akumulatora. Tu jeszcze przewód jest od zasilania od komputera z opryskiwacza. A ten to nie wiem, ale jest. Najwidoczniej nie jest ważny, skoro są poobcinane i komuś się nie chciało wyjąć. Dobra, jest. I teraz zgodnie z przepisami wpierw plusy złączam, później minusy na końcu. Tak samo jak się podłącza, to wpierw się podłącza plus, potem minus. Wpierw się podłącza plus, potem minus, a jak się odłącza, to wpierw minus się odłącza, potem plus. No, taka zasada. Oczywiście to było modyfikowane, bo to już nie jest oryginalna wiązka, jak widać. No ale ten ciągnik pracuje od nowości, ma. Jest z 96 roku. Także aż uderzyłem kamerą o fotel. Ja się na nim uczyłem jeździć i na pewno moi bracia. Generalnie to jest, myślimy teraz, czy nie wyremontować go. W sensie, ja, tato proponuje kupić nowego Velarusa. Aczkolwiek moje zdanie jest takie, że bardziej opłacalne jest, jeżeli ma się wolne 2-3 miesiące, skrzynię naprawić, silnik naprawić, hydraulikę, bo już tu w sumie wszystko się powoli rozpada po tylu latach użytkowania. I po prostu kupić czy to nową kabinę, czy tą wyremontować, bo ona nie jest zła, i mieć ciągnik o te parę dziesiąt tysięcy taniej zrobiony i właściwie mieć to samo co nowy. Dobra, ja się pomęczę teraz z klamami, jak podłączę, to do was wrócę. 2 hours later. Jestem już na trochę innym kadrze i wróciłem przed chwilą z domu, bo coś mi się stało z kamerą. W sensie z kamerą, z samą baterią. Wymieniłem baterię, jest w porządku, mam jedną na zapasie. A teraz wykonam swoją czynność, którą się zajmuję właściwie co tydzień, czyli uzupełnię siano dla królików. A więc robimy magię kina. Stanę sobie tu i teraz się dzieje to, co się dzieje zawsze w kinie. Worek jest pusty i worek stoi pełny. Więc teraz zaniosę go do królików. A więc widzimy się za chwilę. Jestem już w garażu. Rusek odpalił po podłączeniu prostownika. Kiedy was nie było, tak można ująć, to udało mi się przyciągnąć uziemienie do szlifierki, podłączyć przewód, tak jak mówiłem. Tylko już nie robiłem oddzielnych kołków, tylko podłączyłem na trytytki, które już były. Trytytki, opaski zaciskowe.
To już jest prawie wszystko gotowe. Tylko muszę uziemienie podłączyć, bo ja wiem, że czy ta szlifierka działa bądź nie działa, a wy się dowiecie, kiedy włączę. Dobrze, więc wracając. Ja wiem, czy ta szlifierka działa bądź nie działa, tylko pozostało mi podłączyć uziemienie, bo u mnie w garażu, jak się okazało, nie ma uziemienia. Robiłem je wczoraj, ale to stwierdziłem, że to nie jest rzecz na odcinek. I teraz robię wyżynarkę, gdyż na kolejnym filmiku będzie robota związana z rozsiewaczem, bo teraz jest czas rozsiewania nawozu w marcu. No ale co będzie robione, to się okaże już w następnym odcinku. Więc ja musiałem do tej wyżynarki dorobić śrubki, bo okazało się, że stare miały gwint zepsuty. No i jedną ze śrubek muszę dorobić. Także ja się za to biorę. I widzimy się, jak już będę przypasowywał, sprawdzał, czy jest wszystko w porządku. Więc szlifierkę, wyżynarkę już tutaj złączyłem. No i zobaczymy, czy tnia. O. Działać ona działa, kupę lat ma, ale że jest mało używana, to nic. O. Dobra, więc testujemy. Szybciej. Dam na trójkę. Ha! Naprawiłem. Znaczy naprawiłem, ona jest naprawiona. Tylko, że nożyk chodzi już jak należy, nie wypada. Tylko muszę tutaj podkładkę dać. No i wiadomo, będzie taka kolejność, że wpierw tą śrubę trzeba będzie odkręcać, a później tą. Mam nadzieję, że w ogóle ją teraz odkręcę. Chociaż jak już ruszyłem, to nie wiem. Ale idzie. Dotknijmy już do końca. Czemu ty mi to robisz? Kiedyś naprawdę. Więc poprawka. No. Poprawiłem. Dałem podkładkę. Także może teraz pójdzie. Trzeba wytestować, bo jutro ona się natnie, a natnie. We wszystkie czasy. No idź, idź. Nie próbuj mnie denerwować, bo cię wyrzucę. Naprawdę. O. No nożyk został, czemu on zostaje? No śruba puszcza, bo to już się luz robi. Ale która? No pewnie... Jakby obydwie. No nie wierzę, ona jest uszkodzona. No i lipa, trzeba kupić mi nową.